Słoneczny czerwcowy piątek w Starym Zawidowie na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska odbyło się niezwykłe spotkanie umożliwiające zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami badań archeologicznych realizowanych właśnie na tym stanowisku. Działania te prowadzone pod kierownictwem doktora Pawła Kończewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są jednym z zadań dużego projektu 1000 lat górnych Łużyc Ludzie Grody Miasta, realizowanego przez Saksoński Urząd Archeologiczny wraz z innymi niemieckimi i polskimi partnerami. Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego dzisiejszego regionu Górnych Łużyc, który obecnie jest badany i analizowany pod względem archeologicznym oraz historycznym w wybranych, ważnych dla regionu zakresach czasowych. Środki na realizację działań przyznane zostały w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Jesteśmy przy Grodzie w Starym Zawidowie. Prowadzimy tutaj badania archeologiczne, które mają na celu odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstał tutaj, kiedy to grodzisko powstało, kiedy zostało zbudowane. No i co? Jesteśmy na dobrej drodze ku temu, ponieważ udało nam się znaleźć pozostałości konstrukcji drewnianych, które formowały wał wokół tego grodu. Poddamy to datowaniu radiowęglowemu i datowaniu dendrochronologicznemu i jest duża szansa, że praktycznie co do roku uda nam się podać datę w oparciu właśnie o te prace, kiedy to właśnie powstał gród w Zawidowie, a bo sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Ogólnie się przyjmuje współcześnie, że ten gród funkcjonował dopiero w XI wieku jako taki gródek graniczny biskupstwa miśnieńskiego. Natomiast zabytki, które tam odnaleźliśmy teraz w trakcie tych prac, wskazują na to, że istniał on wcześniej, w IX, X stuleciu. Jak powiedziałem przed chwileczką, drewno, to stare drewno, które tam znaleźliśmy, pozwoli nam rozstrzygnąć tutaj tą kwestię. No i pracujemy tutaj w ramach projektu, który realizujemy we współpracy z kolegami, koleżankami z Saksonii, w ramach projektu 1000 lat górnych Łużyc, ludzie, grody, miasta. Zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych, zapraszamy na naszą stronę internetową, tam więcej informacji.